Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, każde naruszenie prawa, każda działalność przestępcza musi być ujawniona, musi być ścigana i musi być wreszcie ukarana. I my w dniu dzisiejszym, mówiąc o precedensie wejścia prokuratury i służb specjalnych na teren Sejmu, nie chcemy mówić o sprawie karnej. Nie chcemy żądać żadnych informacji, które mają charakter tajny i dotyczą śledztwa. My chcemy mówić o tym, co dotyczy skutecznego działania, które pokazuje, że służby specjalne, prokuratura działają w państwie demokratycznym. I pokazują także, że wszystkie procedury są powszechnie zachowane, a prawo dobrze stosowane. Mówiąc o równości wobec prawa, mówię także o nas. Nie jesteśmy ponad prawem, ale wobec nas to prawo jest skonstruowane. Jasno jest określone, co i kiedy i jak należy zrobić, jeśli jesteśmy podejrzani albo wręcz możemy być oskarżeni o popełnienie jakiegoś przestępstwa. I w tej sprawie ta procedura nie została zachowana. Pan prokurator zastosował, moim zdaniem, daleko błędne myślenie, dzieląc immunitet. Ten podział immunitetu polega na tym, że prokuraturze można zrobić, może prokurator i na zlecenie prokuratora służba specjalna zrobić wszystko wobec parlamentarzysty, jeżeli sprawa dotyczy sprawy, ale nie może przeciwko, jeżeli dotyczy osoby. Otóż nie ma takiego dzielenia immunitetu. To jest próba dzielenia przez mnożenie. Dzielenia immunitetu i odbierania immunitetu i z drugiej strony mnożenia uprawnień. Mnożenia uprawnień organów ścigania. Ja jestem przekonany, że prawo powinno być jasne. Powinno być tak sformułowane, aby nie budziło wątpliwości. Ale okazuje się, że budzi. Jeżeli budzi i są różne interpretacje, to może warto byłoby, żeby zanim nastąpi działanie, przeanalizować to w różnych aspektach. Wspomniany tutaj znakomity konstytucjonalista profesor Chmaj jasno tworzy wykładnię stosowania konstytucji i stosowania immunitetu absolutnie odmiennie od tej formuły, którą proponuje prokurator. Zacytuję tylko dwie konkluzje. Przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uprzedniej zgody właściwej izby na uchylenie immunitetu jest niedopuszczalne i stanowi artykuł 105 ustęp 2 Konstytucji. Prokurator jako strażnik praworządności obowiązany jest chronić prawa zagwarantowane w Konstytucji. Przeszukanie lokali zajmowanych przez parlamentarzystę stanowi rażące naruszenie Konstytucji, a tym samym artykułu 2 ustawy o prokuraturze. A więc dwie zupełnie inne interpretacje tej samej sprawy. Panie i panowie posłowie, jeżeli takie wątpliwości na tym poziomie prawniczym obowiązują, to my powinniśmy zrobić wszystko, żeby zmienić to prawo i zastosować jednoznaczność. I Sojusz Lewicy Demokratycznej w tej sprawie wyjdzie z inicjatywą. I proszę wszystkie kluby parlamentarne o współdziałanie w tej sprawie. Przedmiotem naszego zainteresowania jest także kwestia ewentualnych podejrzeń, czy instytucje państwa nie były i nie są wykorzystywane do różnego rodzaju gry i nacisków po to, żeby wywierać określone relacje i reakcje polityczne. Tutaj jest to tylko, według informacji pana prokuratora, albo dzieło przypadku, albo skuteczność działań, która wymagała działania w kolejności zaplanowanej. Prokurator żyje oderwany od rzeczywistości i nie wie, co się dzieje w państwie. Taka jest konkluzja tego stanu rzeczy. Ale niezależnie od interpretacji prawnej, drodzy państwo, bardzo ważne jest to, że prokurator czy jakakolwiek służba,
która wchodzi na teren instytucji, na której mają się toczyć różnego rodzaju czynności, musi powiadomić osobę, która jest kierownikiem tej instytucji. Jak wyglądało to powiadomienie? Powiadomienie wygląda w ten sposób, że prokurator nie idzie do marszałka Sejmu, nie umawia się z panią marszałek. On idzie do hotelu. Czy w hotelu urzęduje pani marszałek? Czy w hotelu urzęduje szef instytucji, na terenie której mają być prowadzone czynności? Gdyby nie zatrzymanie przez Straż Marszałkowską, która nie zlękła się broni u funkcjonariuszy służb, to ci funkcjonariusze weszliby z bronią. A może trzeba było jakieś karabiny maszynowe albo snajperskie zastosować? Panie i panowie posłowie, to jeszcze nie koniec, ponieważ jeżeli mówimy o sprawności działań tych służb, to co to jest za selektywność, jeżeli natychmiastowo prowadzi się działania i przeszukania w domu, w biurze poselskim, przeszukanie u rodziny, najbliższej rodziny, przeszukanie w hotelu sejmowym, to czemu nie w gabinecie i w klubie parlamentarnym? Tam też przebywa, tam też mogły się znaleźć te przedmioty, które były poszukiwane. Dlaczego zastosowano taką selekcję? Takich działań selektywnych było więcej. Takie działania selektywne dotyczyły również zatrzymania osób, zatrzymania przedsiębiorców. Nie mogę mówić, gdzie oni byli zatrzymani, bo to jest informacja niejawna. Komisja Służb Specjalnych poznała tą informację od szefa CBA, ale oni zostali zatrzymani w przypadkowym miejscu, w przypadkowym czasie, kiedy wiadomo było, że te osoby są umówione z określonymi osobami w określonych miejscach. Dlaczego nie zastosowano metody działania i łapania na gorącym uczynku? Takich pytań jest wiele. I konkluzja jest taka, proszę państwa. My prawo dostosujmy do tego, aby wszyscy rozumieli je tak samo. Aby nie było wątpliwości, nie było falandyzowania. Ale z drugiej strony nie może być tak, że na wskutek niejasności wykorzystywane jest to prawo do tego, żeby działać przeciwko instytucjom demokratycznego państwa. Dziękuję.